piszcząca przy skręcaniu kierownica w BMW. Wystarczy przesmarować smarem, ale nie WD-40, element na przejściu przykładni kierowniczej przez ścianę grodziową silnika. Trzeba tylko zdemontować ten plastikowy dekiel pod kierownicą. Na tym filmie pokażę, jak przesmarować pierścień przy ścianie grodziowej w trójce E90. Identycznie jest w jedynce E87, natomiast w E60 jest trochę inaczej. I w opisie filmu i na końcu tego filmu podam link, jak tego dokonać w E60. Trzeba odkręcić trzy śrubki na Torx T20. Akurat w tym egzemplarzu brakuje tej środkowej śrubki. Tutaj była trzecia śrubka. Tutaj odkręcone trzy śrubki na Torx T20. I teraz można sobie ściągnąć to osłonę. I teraz tutaj okazuje się, żeby sobie ułatwić, można sobie fotel do tyłu przesunąć. Kierownicę też maksymalnie do góry. I tutaj ta gumowa osłona. Można sobie po prostu na siłę wyciągnąć z tej grodzi. I teraz ukażę tu połączenie przykładni kierowniczej z lądownicą tutaj. Też. Żeby dostać się do tego pierścienia niebieskiego, który trzeba nasmarować, trzeba ściągnąć tą gumową osłonę. Ona służy do tego, żeby kurz nie dostawał się do wnętrza przez tą dziurę, która jest w ścianie grodziowej silnika. Jedną ręką trzeba tą gumę odciągnąć od pierścienia i smarować czymkolwiek, tylko nie WD-40, bo WD-40 nie jest środkiem smarującym. Na filmie użyty został akurat smar do przegubów, bo akurat taki był pod ręką, ale można zastosować jakikolwiek smar, który tam się utrzyma i nie będzie wypływał. Ta procedura nasmarowania pierścienia przykładni kierowniczej wymaga trochę akrobatyki. Wygląda to mniej więcej w taki sposób. Trzeba się położyć na progu samochodu. Po nasmarowaniu pierścienia trzeba tą wewnętrzną część gumy nałożyć dwoma rękami na pierścień. Następnie cały obwód gumowej osłony należy przełożyć przez otwór w ścianie grodziowej. Osłona jest miękka i bardzo elastyczna, więc nie będzie z tym trudności. Najpierw przełożyć górną część, a następnie zagiąć dolną i przełożyć. Jak widać, ta guma nie jest symetryczna. Ona jest tutaj dłuższa, taka wydłużona tutaj u dołu, bo ta dłuższa część tutaj idzie w dolną część. Na całym zewnętrznym obwodzie tej gumowej osłony biegnie szczelina. W tą szczelinę trzeba wpasować obwód otworu wyciętego w ścianie grodziowej kabiny. Bardzo ciężko jest ułożyć prawidłowo tą gumową osłonę samymi rękoma. Trzeba sobie pomóc płaskim śrubokrętem. On umożliwi o wiele precyzyjniejszy montaż gumowej szczeliny na obwodzie osłony. Musi się ona wpasować w tą metalową krawędź tego otworu w ścianie grodziowej. Prawidłowy montaż będzie można poznać po tym, że ta gumowa osłona będzie dotykać i dolegać do tego czarnego plastiku. Nakładając osłonę pod kierownicą, należy zwrócić uwagę, żeby ten otwór tutaj przechodził przez tą wypustkę tam w ścianie grodziowej. Łatwo to można zaobserwować. A prawidłowy montaż będzie można poznać po tym, że otwory będą nacentrowane tutaj na otwory w zestawie rozdzielczej, na śruby i to, że osłona będzie dobrze dolegać. Przed przykręceniem śrubek trzeba sobie przełożyć tą wypustkę tutaj w taki sposób. Na końcu przykręcenie trzech śrubek, tutaj jednej brakuje i najpierw ręcznie, potem Toroxem T20.